Cześć, miło mi się znowu z Wami widzieć na moim kanale. Dzisiaj kolejna historia z cyklu Mroczne historie w showbiznesie. Będę Wam opowiadać o Lanie Clarkson, aktorce, która była raczej bardzo popularna, jeśli chodzi o filmy klasy B. Ale mimo, że nie było to Hollywood, nie były to te najbardziej znane produkcje, to trzeba przyznać Lanie, że miała naprawdę spore grono fanów. Ale niestety po tym, kiedy jej gwiazda zaczęła trochę blednąć, musiała szukać innych zajęć i niestety na swojej drodze nie spotykała zwykle tylko dobrych ludzi, a jej życie zakończyło się w bardzo tragiczny sposób. Dzisiaj postaram się przybliżyć Wam historię jej życia. No i przede wszystkim, jeżeli ktoś kojarzy Phila Spectora, producenta muzycznego, który zasłynął m.in. współpracą z The Beatles, pewnie będzie co nieco kojarzył, ponieważ ta dwójka niestety się spotkała. No i właśnie o tym spotkaniu między innymi będzie ta opowieść. Clarkson urodziła się w Kalifornii, miała więc do Hollywood bardzo blisko. Postanowiła podbić fabrykę gwiazd już pod koniec lat 70. i zaczynała, jak wiele aktorek w Hollywood, od modelingu. W 1982 zadebiutowała na dużym ekranie i debiut miała naprawdę fajny, ponieważ wystąpiła w filmie Beztroskie lata w Richmond High. Sławę jednak przyniosły jej zupełnie inne role. Role w raczej tanich i niewysokobudżetowych filmach fantasy. No ale takie filmy również miały bardzo duże wzięcie u publiczności, dlatego aktorka faktycznie była w pewnych kręgach mocno rozpoznawalną osobą. Takie filmy powstawały na fali popularności filmu Conan Barbarzyńca. Były raczej kręcone taśmowo, no a twórcy wyższej klasy kina bardzo często nazywali je po prostu kiczowatymi. Trzeba jednak przyznać, że kręcone były głównie z myślą o wypożyczalniach VHS i tam naprawdę święciły swoje triumfy. Wszyscy ustawiali się w kolejkach w Stanach po to, żeby nowe tego typu filmy wypożyczać i faktycznie Lana była ich gwiazdą, wystąpiła m.in. jako roznegliżowana Kyra w Łowcy Śmierci. A dwa lata później w kultowej w niektórych kręgach również Królowej Barbarzyńców. No cóż, jaki to był fenomen Lany? Na ekranie można było ją głównie oglądać w skórzanym bikini albo innym skąpym, skórzanym wdzianku, kiedy biegała sobie, podrzucając swoim biustem z mieczem albo jakąś inną dzidą w ręce. No i oczywiście do tego musiał być mocny makijaż, no i natapierowany, jak na lata 80. przystało, włos. Oczywiście fanów nie ujmowało jej również to, że na ekranie lubiła się rozbierać. I często to robiła. W 1990 roku na przykład wcieliła się w guwernantkę lesbijkę w taniej ekranizacji Morelli Edwarda Alana Poe. Później wystąpiła w drugiej części Królowej Barbarzyńców, jej najpopularniejszym filmie. Choć za tym drugim razem zagrała tam zupełnie inną postać niż ta tytułowa. No ale na stałe lata 90. przyszła era cyfryzacji i kasety VHS, a co za tym idzie, i wypożyczalnie przestały być tak popularne. No i tutaj również kariera Lany zaczęła się chylić ku upadkowi. Grywała sporadycznie, raczej były to małe rolki, bardzo często też w niezbyt popularnych serialach. Zdarzało jej się także grywać w erotycznych filmach czy serialach, jak na przykład Jedwabne pończoszki. Wciąż jednak miała bardzo duże grono fanów, które pamiętało ją z jej najbardziej popularnych, jeśli chodzi o filmy, lat i prowadziła dla nich specjalną stronę internetową, za pośrednictwem której się z nimi kontaktowała. Marzyła o tym, że skoro jej kariera filmowa przestała już być tak wzniosła, to będzie teraz mieć karierę telewizyjną, dlatego przez ostatnie lata życia przygotowywała się do swojego programu, który miał być takim programem telewizyjnym, komediowym, satyrycznym. Niestety nigdy nie zrealizowała tego planu. Aby opłacić rachunki, no i po prostu zarobić za życie, pracowała jako hostessa w jednym z barów w Los Angeles. Tam właśnie poznała Phila Spectora, o którym już Wam opowiadałam, czyli słynnego producenta muzycznego, który na swoim koncie miał współpracę z The Beatles czy Ramones. Wyprodukował m.in. hity Johna Lennona czy Leonarda Cohena. Tutaj będzie taka trochę przestroga, bo często babcie czy mamy nam mówią, że z facetami, których się poznaje na imprezie, to się nigdzie nie łazi. A szczególnie do nich się nie łazi. Bo oprócz tego, że to nie przystoi porządnej panience, to jeszcze na dodatek można z takiego domu nie wrócić. No i oczywiście każda z nas sobie zawsze myślała: babciu, mamo, co ty wiesz o życiu? No ale tutaj
ja już mam 30 lat na karku, to już prawie, to już jest poważny wiek i okazuje się, że mama z babcią często miewały jednak rację. A ta historia będzie tego dowodem, ponieważ Lana poznała Phila właśnie w barze, w którym pracowała. On był klientem, ona kelnerką, on zostawił jej dość spory napiwek i zaprosił do tego, żeby po pracy wspólnie spędzili wieczór. No i ostatecznie zabrał ją do siebie. Niestety kobieta już nigdy stamtąd nie wyszła. Jej ciało zostało znalezione w jego domu 3 lutego 2003 roku. Martwa aktorka siedziała na krześle, była niestety postrzelona, a także nie miała praktycznie zębów. Karetkę wezwał kierowca spektora, który zobaczył swojego szefa wybiegającego z domu i wtedy mężczyzna przyznał się do tego, co zrobił, jednak później powiedział, że był w szoku i po prostu kiedy odkrył martwą kobietę w swoim salonie, był na tyle zszokowany, że do końca nie wiedział, co mówi. Co ciekawe jednak, kiedy właśnie spotkał swojego kierowcę, trzymał w dłoni broń. Ale później, kiedy policja zabezpieczyła tę broń, to nie było na niej żadnych odcisków palców. W związku z tym, zanim oficjalnie został oskarżony, utrzymywał, że kobieta popełniła samobójstwo. Patolog jednak później stwierdził, że kobieta była przed śmiercią maltretowana, więc raczej niemożliwe, żeby sama zadała sobie tyle ran. W związku z tym Phil został zatrzymany, ale wyszedł za kaucją, która wynosiła 1 milion dolarów. Oczekiwał na proces, który rozpoczął się 19 marca 2007 roku. Tutaj cała ta sprawa była dość zagmatwana, bo później się okazało, że oskarżony o zacieranie śladów był również oficer policyjny Henry Lee. Zadzierał on ślady oczywiście na winę spektora. W związku z tym we wrześniu 2007 roku przez sędziego został ogłoszony błąd prawny. I co ciekawe, w tym procesie Phil był oskarżonym, który 3 razy zmieniał obrońców. Pierwszy obrońca wytrzymał jedynie do czasu kaucji, za którą Phil wyszedł z więzienia. Kolejny bronił go przez większość procesu, ale później zwolnił się, twierdząc, że za duża była różnica zdań między nim a jego klientem i wiele osób po prostu uważało, że ta sprawa już nie była do wygrania, dlatego oni nie chcieli bronić osoby, która już raczej totalnie nie miała szans na to, że będzie niewinna, no a dodatkowo nie współpracował zbyt dobrze ze swoimi obrońcami. Dlatego ostatecznie do zamknięcia procesu doprowadziła 3. osoba reprezentująca Phila. W czasie procesu okazało się również, co oskarżyciele jako dowód na to, że Lana nie popełniła samobójstwa, było to, że wcześniej Phil był 4-krotnie oskarżany o to, że znęcał się nad kobietami, które odrzucały jego zaloty. Chociaż prawo w USA generalnie zabrania tego, żeby wprowadzać takie dowody, dowody świadczące o wcześniejszej winie, jako przykłady i dowody tego, że w tym wypadku również taka osoba może być winna, akurat w tym procesie sędzia dopuścił ten dowód, ponieważ sędzia orzekł, że zeznanie może być użyte do wskazania braku, wypadku lub błędu. Proces był jawny i oczywiście bardzo medialny. Wszyscy wiedzieli, kim był znany producent muzyczny, a także, tak jak już Wam powiedziałam, Lana była też dość popularną w swym czasie aktorką, dlatego jej śmierć była również bardzo medialna i można nawet powiedzieć, że wstrząsnęła pewnymi środowiskami artystycznymi. Ponowny proces odbył się w 2008 roku i ponownie przewodniczył mu ten sam sędzia, jednak tym razem proces nie był jawny. Ława przysięgłych zgodnie orzekła, że mężczyzna jest winny. Dodatkowo uznano go za winnego użycia broni palnej w celu popełnienia przestępstwa, co dokładało mu 4 lata do wyroku. Phil został więc skazany 29 maja 2009 roku. Jego wyrok wynosił 19 lat pozbawienia wolności i mężczyzna wielokrotnie odwoływał się od tego wyroku, ale nigdy nie rozpatrzono pozytywnie jego prośby. Mam jeszcze na koniec dla Was taką ciekawostkę, ponieważ Lana zagrała małą rolkę w Człowieku z blizną w 1983 roku u boku Al Pacino, a dokładnie 30 lat później Al Pacino wcielił się w rolę Phila Spectora w wyprodukowanym przez HBO filmie telewizyjnym, który opowiada o procesie oraz skazaniu producenta. Ten film jednak nie przypadł do gustu fanom ani rodzinie Lany, ponieważ uznali, że jest to właściwie laurka dla mordercy. Marginalną rolę Clarkson zagrała Meghan Marks, mało znana aktorka, która na koncie ma zaledwie kilka ról.
ale jeżeli ta historia Was zainteresowała i chcielibyście wiedzieć więcej, to ja mimo wszystko zachęcam Was do zobaczenia tego filmu. A na dzisiaj już dziękuję Wam za uwagę, za to, że byliście ze mną do końca. Trzymajcie się, pa!